uchwale Rady Miasta Krakowa w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty. Kto się może zgłosić? Uchwała numer, jak wyżej będzie uchwała. Zwróćmy się do Rady Miasta Krakowa o uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty. Wnioskuje się ona podczas zmian w taryfach opłat za gospodarowanie odpadami zmienić jeden z punktów dotyczących paragrafu ustalających stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, co w odniesieniu na kwotę wynikać będzie z źle ustalonych wysokości stawek. Uzgodnienie, uwzględnienie w uchwale dzielnicy na kwotę na użytku mieszkańców Krakowa, który będzie nas dotyczyła, uzyskanie części opłaconych zmiany za opłaty związane z gospodarowaniem, zmiany w taryfach opłat, które wynikają ze złego oszacowania, działają na niekorzyść portfela mieszkańców całego Krakowa. Nieuczciwie byłoby, aby za błędy Rady Miasta odpowiedzialność ponosi mieszkańców. Odbyło się spotkanie z przedstawicielem NKO, była pani Wasara, pani Rada Miejska, właśnie pani Magda znaczy powiedziała, że będzie, znaczy poza tym, że pani Magda mówiła, to już można było wyczytać wiadomościach, że takie zmiany nastąpią, jeżeli chodzi o zmiany taryf, a wiąże się to tak naprawdę jakby z błędnym oszacowaniem i potrzebą. No i teraz trochę nieuczciwe by było przynajmniej to, co ja tak uważam osobiście, że w momencie, kiedy płacąc ryczałt za wodę, będę za pewną część wody musiał zapłacić, której nie użyłem. To w stosunku do śmieci, jakby to się miało i wolałbym, żeby tą nadpłatę uwzględniono. Myślę, że jeżeli jest taka możliwość użycia takiej definicji w trakcie tworzenia uchwały, można spróbować. Ale to żeby nie było może jakieś kwoty, żeby złotówkę nie zwracali, nie? No ale ja... Irracjonalnie. Odliczania. Jak się okaże, że na przykład stanie to jeszcze o 50%, tak jak było dotychczas, to wtedy okaże się, że z 70 zł stanie się na przykład 10 zł, to zawracamy pełną godzinę i ta nadpłata się tutaj, a więc na 4 zł przynajmniej ja uważam, że powinno się zobaczyć za jakieś tam błędy w wyniku w trakcie. Ale to było, czy to możliwe było do szacowania właściwie? To i przetarg na wolnym rynku. Trzeba po prostu oszacować, jaki będzie wynik przetargu. Znaczy, właśnie to nie jest jeszcze tak, że był przetarg. Natomiast to uchwaliło wstępne stawki, które NPO mogło sobie wykorzystać, tak, do przetargu. Że nie wykorzystało, bo to nie ma. No dobra, nie będzie, ale jeśli takie pytanie się nazywa, no nie oczywiście, nie wiem tego, może ktoś wie. Wygrała ta firma, ta konsorcjum i to jest umowa podpisana i ile lat to będzie obowiązywało? Czy to jest rok, czy na dwa, czy na zawsze, jak to wygląda? Wygrała konsorcjum, ale nie została ta umowa jeszcze na kilku tygodniach. Nie, ale na naszym już jest. No na naszym no. Na ile to jest umowa? Trzeba było zobaczyć do specyfikacji na to. To ciekawe jest, jak to moje, nie? Znowu za rok może być trzeba nowa to robić. Nie wiem. Wiadomo, czy nie za 4 miesiące. Co? Na pewno za 4 miesiące będzie, który pewnie taka zajdzie właśnie. Żeby co? Żeby jeszcze raz przetargować. Tak? No tak, jak zaskarżyła firma, okaże się, że Rada Miasta zmieni stawki. No, może się zdarzyć, że będziemy przejściowo tak. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za?